Dzień dobry, ja nazywam się Adam Długołęcki. Witam Was w kolejnym odcinku. A ja jestem Czesio. Dzień dobry. Jakiś czas temu pokazałem Wam drzwi z zawiasem splatanym, takim podstawowym, które umożliwia regulację drzwi w dwóch płaszczyznach. Wspólnie nauczyliśmy się, jak właściwie regulować ten zawias, a nawet jak go zmodyfikować, aby idealnie dopasować skrzydło do ścieżnicy. W innym odcinku przedstawiłem Wam drzwi wyposażone w zawias 3D. Nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na regulację w trzech płaszczyznach. W prawo, w lewo, do góry, do dołu, a także dociąganie skrzydła do ścieżnicy, czy też odpychanie skrzydła do ścieżnicy. Zawiasy te stosujemy w naszych drzwiach z linii Premium Plus, Lux oraz Lux Plus. Dziś pójdziemy o krok dalej. W tym odcinku sprawdzimy, czy możliwa jest wymiana zawiasu splatanego na zawias 3D i jak to dokładnie zrobić. A może interesują Was dokładne informacje na temat wymiarów wierteł czy narzynek, które użyłem do modyfikacji tego zawiasu? Napiszcie, a na pewno Wam na to odpowiem. Zaczynamy. Zacznijmy od tego, co będzie nam potrzebne do modyfikacji drzwi. Przede wszystkim zawias. Ale tu pojawia się pytanie, jaki zawias wybrać? W drzwiach Premium Plus stosujemy zawias dedykowany do drzwi drewnianych, dlatego że tam jest ościeżnica metalowa z wkładem drewnianym. Natomiast w drzwiach z linii Lux używamy zawiasu do drzwi metalowych. Problem w tym, że zamontowanie zawiasu dedykowanego do drzwi metalowych bez specjalnego sprzętu, który jest na produkcji, może być trudne. Dlatego najlepiej użyć zawiasu dedykowanego do drzwi drewnianych. Ale aby go użyć, trzeba go trochę zmodyfikować. W tym przypadku musimy zmienić gwint śruby z gwintu do drewna na gwint taki, który będzie można wkręcić w metalową nakrętkę. Dzięki temu instalacja będzie dużo prostsza i możliwa bez specjalistycznego narzędzia. Mając już odpowiednio zmodyfikowany zawias, reszta pójdzie z górki. Do dalszych prac potrzebne nam będą jeszcze wiertła, jakiś rozwiertak, czy też przymiar oraz oczywiście lito nakrętki. Mając te narzędzia pod ręką, jesteśmy gotowi, by rozpocząć właściwe prace. Zawias splatany na zawias 3D będziemy zmieniać w tych małych drzwiach, które dobrze już znacie z innych odcinków. Więc zaczynamy na dobre.
Tak właśnie wygląda zawias 3D. Udało się. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli macie propozycje na nowy film, pytania lub sugestie, zostawcie je w komentarzach. Chętnie je przeczytam. A dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do widzenia.